Podobno raz w roku każdy proboszcz musi powiedzieć takie kazanie, żeby nikt niczego nie zrozumiał. Niektórzy się wtedy żachną, ale wielu powie, mamy mądrego proboszcza. Ja nie jestem proboszczem, ale stoi przede mną podobne zadanie. Muszę powiedzieć do Was o sprawach, o rzeczach niezwykle trudnych, których sam do końca nie rozumiem. Podobnie jak Wy, jestem człowiekiem i mój umysł nie ogarnia tematu dzisiejszej niedzieli, czyli Trójcy Świętej. Samo słowo nie występuje w Piśmie Świętym. Dopiero później zostało ukute przez chrześcijan na określenie tego fenomenu, o którym pełno danych w Piśmie Świętym. Spróbujmy więc ustalić to wszystko, co da się ustalić. Jakie są fakty? O czym w ogóle mówimy? Mówimy o Trójcy Świętej, czyli o Bogu, który jest jeden co do natury, istoty, ale jednocześnie trojaki, gdy chodzi o osobę, jest wspólnotą osób. Sam tak o sobie powiedział, sam tak się nam objawił. Czy to rozjaśnia sprawę, czy raczej zaciemnia? No cóż, jak się patrzy z zewnątrz, na przykład oczami muzułmanów czy Żydów, no to jest jasne, że my jesteśmy poganami, bo wierzymy w trzech bogów. Nic bardziej błędnego, ale trzeba to sobie nawet nam samym ciągle przypominać. Skąd w ogóle wiemy, że są trzy osoby? W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza czytaliśmy, jak na zakończenie Pan Jezus mówił do swoich apostołów. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody i udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To powiedzenie, imię, jedno imię, nie w imiona Ojca, Syna i Ducha, tylko w imię jedno, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To i jest tutaj bardzo ważne, ponieważ ono stawia na równym poziomie Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest niestety wcale niełatwa rzecz i pierwsi chrześcijanie musieli się mierzyć z tym wyzwaniem. Kiedy na przykład czytali Ewangelię, to święty Jan robił wszystko, święty Jan Ewangelista, żeby tę prawdę im przybliżyć, ale niestety sam też podlegał pewnym ograniczeniom związanym z językiem. Dlatego jak czytamy prolog do Ewangelii Jana, słyszymy: na początku było słowo logos. Z kontekstu wiadomo, że chodzi o Chrystusa. Czyli Chrystus jest początkiem, nie jest jakoś tam na pewnym momencie etapu dziejów, powiedzmy, stał się. Nie. On jest od początku, jest odwieczny. W Bogu był logos. Jan robi wszystko, żeby pokazać, iż Jezus Chrystus, o którym za chwilę będzie rozwijał swoje wątki, jest Bogiem. Co więcej, z tej wspólnoty Boga Ojca i Boga Syna pochodzi relacja, która sama w sobie również jest osobą. To Duch Święty. Nie mówiłem, że będzie trudno? No dobrze, ale w tej samej Ewangelii świętego Jana Pan Jezus wielokrotnie mówi o sobie: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem chlebem, który z nieba stąpił i tak dalej. 7 razy mówi, używa tej formuły ja jestem. Po co? Bo ona w uszach jego słuchaczy brzmi, no, przypomina coś. Co przypomina? Rozmowę Mojżesza z Bogiem, kiedy ten objawił mu się w krzaku gorącym. Pamiętacie, że Mojżesz pytał wtedy, jakie jest Twoje imię? Dobrze, pójdę do tego Egiptu i co? I powiem, zapytają mnie, jakie jest Twoje imię, powiem. I co ja wtedy? Bóg powiedział do niego: okej, to powiesz tak. Jestem, posłał mnie do Was. Jestem, który jestem. Jestem, posłał mnie do Was. Co to w ogóle znaczy? Mojżesz chciał konkretu, a otrzymał takie jakby mgliste zapewnienie, jakąś taką, takie niedookreślone coś. Czy Bóg mu pomógł zrozumieć troszeczkę o sobie coś więcej? Czy raczej zaciemnił? Wydaje się, że bardzo nie pomógł, ale miał w ogóle nic nie mówić? Miał w ogóle ukryć przed nim? Nie. No, skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, tak jak mówi święty Paweł w drugim czytaniu dzisiejszym, no to byłoby chyba dziwne, gdyby Bóg ukrywał przed nami, kim naprawdę jest. Ale z drugiej strony, ponieważ nasz umysł jest ograniczony, a Bóg wszechmocny i wszechobecny i wszechpotężny, po prostu nie jesteśmy w stanie naszym umysłem ogarnąć tego, kim On jest.
Niemniej jednak Bóg daje nam takie jakby okruchy wiedzy o sobie, po to byśmy mogli jeszcze bardziej, jeszcze bliżej z Nim być. W każdym razie Mojżesz usłyszał właśnie o jakimś bardzo, jakąś prawdę, ale bardzo taką dla niego abstrakcyjną. Usłyszał o jakimś planie, który jeszcze bardziej był nie do pojęcia, bo był misją samobójczą i absolutnie nie miał szans powodzenia jego rozumem to pojmując. No ale wykonał zadanie i teraz właśnie w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy zapiski no już jego ostatnich chwil życia, kiedy Mojżesz dokonuje pewnego podsumowania. W kwestii właśnie teologii, czyli rozumienia Boga, nazwijmy to tak może, Mojżesz daje tutaj popis nie tyle jakiegoś teologicznego kunsztu, ale mówi o konkretach. Słuchajcie, czy zdarzyło się kiedyś, żeby jakiś Bóg tak bardzo się zbliżył do narodu jakiegoś, tak jak nasz Bóg zbliżył się do nas? Wszyscy przecież pamiętacie, kim byliśmy i kim jesteśmy teraz. Wszyscy doświadczyliście Jego działania, Jego mocy, Jego miłości. I mówię wam, że nie ma drugiego takiego Boga na niebie wysoko i na ziemi nisko. Co to znaczy? Czy Mojżesz faktycznie wyznał teraz to, co my mówimy w kredo, wierzę w jednego Boga? Nie. Dla Mojżesza na tym etapie jego życia i rozwoju jest jasne, że istnieją jacyś inni bogowie. Jasne. Ale dla niego nie liczy się nikt poza Bogiem Izraela. I niech tak pozostanie, drodzy Izraelici, żeby wam się dobrze wiodło, bo nasze życie, nasza prosperita, nasze powodzenie jest tylko w tym Bogu, który nas sobie wybrał. Chwileczkę, ale ktoś powie, to znaczy co, że Mojżesz wierzył, że istnieją także inni? Przekonanie powszechne, ówczesne było takie, że istnieją inni bogowie. To nie ma nic nadzwyczajnego w tym. I na tym etapie powiedzieć ludziom, że Bóg jest jeden w trzech osobach, równałoby się totalną katastrofą, bo oni nie mieli jeszcze takiego, powiedziałbym, przygotowania. No i właśnie, Bóg systematycznie przygotowuje ludzi do tego, żeby przyjęli coś więcej na jego temat. I słyszeliśmy właśnie przed chwilą w Ewangelii, jak mówiłem, o tym, że Bóg w osobie Jezusa każe apostołom iść nauczać i chrzcić, udzielać chrztów, imię, jedno imię, imię jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Razem oni stanowią jedno. To jest jeden Bóg. No dobrze, ale dzisiejsze czytanie drugie z listu świętego Pawła do Rzymian właściwie bardziej koncentruje się na Duchu Bożym, czyli Duchu Świętym. Dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi tak, albo zdaje się mówić, Bóg jest nieogarniony. Nawet jeżeli nam się coś wydaje, że już na jego temat zdobyliśmy wiedzę, to nie da się go zaszufladkować, wtłoczyć w jakieś ramy, bo on jest o wiele, jakby to powiedzieć, o wiele bardziej elastyczny, o wiele bardziej niesamowicie wymyka się naszym schematom i szufladkowaniu. Dlatego zamiast po prostu takim dociekaniom się poświęcać, wiemy już, co o sobie objawił, wiemy, że to bardzo często nie pomaga nam aż tak bardzo, bo jesteśmy ograniczeni w naszym myśleniu, ale dziękujemy, że Bóg, który jest dobrym Ojcem, chciał się z nami podzielić tym, że On jest wspólnotą osób, że jest jednym Bogiem, wspólnotą osób i że jak czytamy w liście świętego Jana, Bóg jest miłością. Nie, że Bóg kocha, to też, ale że Bóg jest miłością. I całe to życie tej wspólnoty osób trzech w Trójcy Świętej da się opisać przy pomocy miłości. Bóg kocha, Ojciec kocha Syna, z tej miłości rodzi się Duch Święty. Można oczywiście niesłychanie biegłym w teologii być, mieć niesamowite rozeznanie, przywoływać cytaty i tak dalej, ale i tak na końcu dnia liczy się to, jak żyjemy. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu zdaje się właśnie na to zwracać uwagę i koncentruje się akurat w tym fragmencie na roli Ducha Świętego w naszym życiu. Co ciekawe, tutaj wybrzmiewa to, co Paweł nazywa prawem ducha. Pamiętacie, że wcześniej istniało prawo mojżeszowe. Na podstawie tejże naród wybrany ukuwał swoją tożsamość, po prostu swoje życie formował według tego prawa. Dla Pawła prawo Mojżesza się skończyło wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Koniec. Teraz obowiązuje już tylko prawo.
prawo ducha. Wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego, ale nie wszyscy pozwalamy Mu na co dzień w sobie działać. Gdybyśmy faktycznie Ducha Świętego słuchali we wszystkim, nie potrzebowalibyśmy żadnych norm, kanonów, kodeksów i tak dalej, dlatego że Duch Święty prowadzi nas tylko ku dobremu. I właśnie o tym Paweł mówi. Ty nie potrzebujesz już jakichś surowych reguł przestrzegać prawa mojżeszowego. Duch, który w tobie mieszka, który jest żywy i spontaniczny, on twoje serce zmiękcza tak, byś mógł po prostu z Bogiem za pan brat żyć. Tenże Duch nie zrobi jednak niczego, jeśli ty zdecydujesz inaczej. I tutaj jest kwestia dziwna, ale kwestia odpowiedzialności. Ja wiem, to jest takie bardzo szumne słowo. Wystarczy powiedzieć, że ktoś się zachował nieodpowiedzialnie albo w ogóle coś nieodpowiedzialne jest. Już zaraz się kulimy, nie chcemy być tak nazwani. Przez odpowiedzialność rozumiem odpowiedź na. Czyli jest okoliczność, jest sytuacja, jest relacja, ja odpowiadam na nią i wtedy jestem odpowiedzialny. Jeśli nie robię z nią nic albo odpowiadam w ten sposób, że zawijam się napięcie i już mnie nie ma, to nie ma odpowiedzi, ale faktycznie no, jakiś rodzaj reakcji jest, tylko że absolutnie nie na plus, a na minus. Jest nieodpowiedzialny, nie ma tej właściwej reakcji, o którą chodzi. Święty Paweł mówi do nas o odpowiedzialności. To znaczy, że Duch Święty, który w nas zamieszkał, codziennie uzdalnia nas do dobrego. Jest tylko kwestią... Zobaczcie, czasem jest tak, a księże, czy to jest już grzech, a czy to nie jest grzech? Dzielimy głos na czworo i tak dalej. Słuchaj Ducha Świętego. Czasem przychodzisz do konfesjonału, księże, no nie wiem, czy to jest grzech, czy... A słuchaj Ducha Świętego. A ty wiesz dobrze, co jest, ale liczysz może na to, że ksiądz, nie znając całego kontekstu, powie ci, dobra, nie przejmuj się i tak dalej. Wiesz, Duch Święty nie oszuka cię. Słuchaj Ducha Świętego. On cię poprowadzi. Nie będziesz potrzebował żadnych doradców i tak dalej, ale słuchaj Ducha Świętego. Mówi święty Paweł dzisiaj, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie niewolnikami. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli. Ty nie masz myśleć jak niewolnik od do. Wykonałem zadanie, dziękuję bardzo. Ty masz myśleć jak dziedzic, jak ktoś, kto jest wolny w swoim myśleniu, żeby jak najwięcej dobra generować dookoła. Duch Święty popycha i prowadzi cię ku temu. I nie mów, że tutaj już stop i tak dalej. Duch Święty nie zrobi ci krzywdy, ani cię nie przemęczy. Poprowadzi cię ku najlepszym rozwiązaniom. Słuchaj go. Bóg objawił naprawdę o tym, że jest wspólnotą osób nie dlatego, by nam utrudnić życie albo, nie wiem, sprawić, żebyśmy mieli więcej problemów teologicznych, tylko po to, byśmy właśnie w podobny sposób myśleli o sobie nawzajem. Skoro jesteśmy jedną rodziną, jak mówi święty Paweł, to te relacje, które w Trójcy Świętej no już znamy, przenosimy na nasz Kościół. Nawzajem się wspieramy i sobie sprzyjamy. Jednocześnie wiedząc, że Duch Święty jest naszym przewodnikiem. Czyli mamy wspólnotę i przewodnika. No czegoż można więcej chcieć do dobrego, owocnego życia. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.